Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku i dzisiaj będziemy się uczyć od jednego z najlepszych koreańskich graczy, a w sumie można powiedzieć, że od najlepszego koreańskiego gracza, bo wygrał on niedawno turniej za 150 tysięcy dolarów. Był to Invitational, czyli nie wszyscy brali w nim udział, możliwe, że nie było nawet tam najlepszych graczy. Głównie byli zaproszeni streamerzy, ale nie zmienia to faktu, że wygrał on ten turniej. I jest to jedyny w sumie taki wielki turniej, który odbywał się wtedy, dlatego można powiedzieć, że jest on jednym z lepszych lub najlepszym graczem. A teraz spróbujemy nauczyć się od niego jakiejś strategii, która w TFT działa. Jedna z lepszych strategii po tytule można wywnioskować, że jest to jakaś OP, może nawet i broken strategia, która będzie naprawiona, a którą możecie sobie zagrać. Zaczyna on od Maokaja, Diany oraz nie wiem co jest z tym trzecim, Niko. Ok, czyli mamy dwóch druidów, dwóch woodlandów, z Ivernem właśnie można zrobić sobie trzeciego woodlanda. Fajne są te kamyczki po lewej stronie, przeważnie są to te zwykłe złote. I do pierwszej karuzeli przegrał on dwie walki, wygrał jedną, ma około 30 golda, czyli bardzo fajna ekonomia, około 50 golda będzie na kragach. Tutaj szybko skipujemy przez te pierwsze walki, bo nie ma w sumie tutaj zbytnio czego oglądać. Fajne tepki na Vayn, plus to, że jest Inferno buff. Musicie zwracać na to uwagę, jaki buff leży na ziemi, bo od tego może zależeć wasza kompozycja. Jeżeli macie oceanicznego buffa, to chcecie zagrać postacie, które skorzystają z tego oceanicznego buffa, od tego dodatkowego 30 albo 40 many, żeby mocna postać z mocną umiejętnością wykorzystała. Jeżeli macie Inferno, to chcecie zagrać kogoś, kto skorzysta z Attack Speedu, czyli właśnie taką Vayne, czy jakiegoś asesyna, który mocno z tego skorzysta. Wbija on po kragach, nie wbija on piątego levela, level roluje cały czas swojego golda, około 50 golda miał, cały czas roluje, zbiera sobie Inverna, zbiera sobie pewnie Diany oraz Zyry też będą tutaj zbierane. Malzahara skipuje, bo nie ma na niego miejsca. I co on tutaj uzbierał? Na drugim poziomie ma Malzahara, na drugim poziomie ma Niko, Iverna oraz Maokaja, czyli wszystkie te postacie Druid oraz Woodland są na tym poziomie. I dostaje on Kindred, na którą wrzuca Serafa. No to jest bardzo ciekawe zagranie. Dlaczego on tak zagrał, to zaraz się dowiemy. Możliwe, że to jest jakiś mocny item na tej postaci. Na ławce czeka sobie Zyra oraz Kiana, czyli postać oceaniczna, no, oraz Inferno z Summonerem. Nautilus z łezką, no z tego co widać to bardzo by go chciał. Czy to jest kolejna łezka pod Kindred? Bardzo możliwe, że to jest kolejna łezka pod Kindred, tak. Tyle, że ona już ma full manę, tak? Po Serafie już miała full manę. Dlaczego wziął łezkę? Możliwe, że chce złożyć Spear of Sojourn, jeżeli Kindred ma taką mocną umiejętność, to możliwe, że Spear of Sojourn to jest ten item, który on chce na niej złożyć. Do tego na pewno dołoży Rangera, już ma dwóch Rangerów. No i co tutaj jeszcze będzie zagrane? No jak na razie spoko damage robi ta Kindred. On ma 60 HP, więc niezbyt dużo, ale na pewno fajna ekonomia pozwala mu troszkę przegrać, ale utrzymać się w tej grze. Zobaczymy w co pójdzie. Możliwe, że Druid oraz Woodland to jest bardzo fajne otwarcie, ale raczej tych postaci nie będzie trzymał. Raczej na pewno je wymieni w późniejszych etapach gry. Drugi Seraph na Kindred, no proszę, bardzo ciekawe zagranie. Wbija on siódmy poziom już po wilkach i zobaczymy co będzie zbierał. Na pewno Kindred chce mieć na drugim poziomie. Gra z summonerów, ok, summonerzy z tego co widzę to fajne postacie, dużo tych potworów tworzą. Co to jest? To jest Lux pod Shadowa, tak? Czterech Shadowów dostaje przez to, że ma Lux. Ginso i dwa Serafy na Kindred, no kurde. Pierwszy raz takie coś widzę, tak naprawdę. Ile to damage robi, to nie wiem. Lux oczywiście zabija na strzała wszystko. 4 shadowy, 2 druidy, avatar, summoner. 3,5 koła damage'u. 2200 na pierwszym poziomie zadała Kindred. No ona musi być tutaj wbita na drugi poziom. Niesamowicie mocne tej itemki. Para z rękawica na nasusie, no to jest ciekawe. Patrzcie co ona robi, patrzcie co ta Kindred robi. Cały czas skacze, cały czas się przemieszcza przez tą umiejętność, którą ma. No mocno, mocno zadawała tam obrażenia, no ale to nie jest wystarczająco, żeby wygrać. No zobaczmy, gdzie ta strategia tak naprawdę zacznie się rozwijać. Bo jak na razie to niezbyt wiele się tutaj dzieje. 47 HP nadal jest bardzo, w bardzo fajnej pozycji. Siódmy poziom, 57 golda. No myślę, że po Raptorka sobie bije ósmy poziom i wtedy może zacząć szukać tych mocniejszych postaci, takich jak Ani na dwójkę.
Yorick na dwójkę. Patrzę, 75 golda. No to jest niesamowita ilość. Taric. Taric'a na pewno nie będzie tutaj brał, bo nie grał Ordenów, nie gra Krystali. Nie jest mu potrzebny ten Taric. No ta Kindred na drugim poziomie tutaj by się bardzo przydała. Przecież tak już mocno bije. 4,5 tysiąca obrażeń od tej Kindred. 4,5 tysiąca obrażeń. No na postać na pierwszym poziomie, no to jest bardzo dużo. Druidzi sobie tam leczą HP, Avatar jest wykorzystany. Ciekawe, czy on pójdzie w 6 summonerów. Możliwe, że to jest jakaś tam strategia. Żeby te postacie cały czas zajmowały się tymi rzeczami, co są tworzone, a wtedy Kindred będzie sobie tam mogła poskakać. 88 golda, no myślę, że na pewno zacznie ładować w level właśnie teraz. Po raptorkach dobije on sobie. Czy on ma sprzedał Kindred? Czy on? Możliwe, że Ginza wymieni na jakiś inny lepszy item. I póki Kindred nie miał na drugim poziomie, to może sobie tak zrobić, żeby ją wymienić i złożyć lepszej itemki. To myślę, że to Ginza to jest dobry pomysł, żeby wymienić, bo jeżeli ona cały czas używa swojej umiejętności, to nie ma kiedy nastakować tego Ginza, więc lepiej dacie jakiś itemek pod AP. Niestety taki itemek nie spada. Raczej zostanie ona na dwóch itemkach i wtedy z karuzeli przed smokiem, gdzie spadają całe itemy, spróbuje wziąć jakiegoś lepszego itemka. No Kindred teraz na drugim poziomie bije po 500 cały czas. Patrzcie, 550 co sekundę, co skok to jest 550 obrażeń. Niestety niewystarczająco, żeby wygrać, ale jak najbardziej Kindred to na trzeci poziom może się pojawić przez to, że ma on też Nikos Help. Sion na drugim poziomie, no front lane by się troszkę więcej przydało. 5 shadowów, czy piąty shadow jest tutaj potrzebny? No nie wiem. 4 inferno, 4 summonerów, 5 shadowów, no możliwe, że 3 mage by tutaj troszkę lepiej zagrało. Wymienić jednego summonera, wymienić jednego inferno i wymienić jednego shadowa, tak żeby udało się złożyć 3 mage, albo zrobić z kogoś mage'a, wtedy może zrobić z Kindred mage'a, żeby ona mogła sobie po 2 razy odpalać tą umiejętność, albo po prostu więcej bić. Może jakiś Rabadon byłby lepszym zagraniem. Zobaczymy, po co on pójdzie. Hextech na pewno bardzo fajna opcja, no jeżeli ona cały czas używa swojej umiejętności, to będzie się też dużo z tego itemka leczyła. Na ławce mamy 2 razy Kindred, mamy też Nikos Help, więc na pewno jest możliwość bicia tej Kindred na trzeci poziom. Bije ona po 716. No ciekawie to wygląda. Na pewno kompozycja niestandardowa. Kompozycja, której większość ludzi by nie zagrało. Summoner, Inferno, Shadow. Nie jest to kompozycja, która jest polecana, która jest teraz mocna w mecie. No a tutaj wygląda to całkiem ciekawie. No 3 razy Inferno, tam widać, że spaliło cały backlane. Wszystkie 3 postacie się spaliły. Nic z nich nie zostało. Master pod Shadowa. No. Zobaczmy, w co jeszcze pójdzie. No może wrzucić jedną postać na 9 poziomie. Raczej na pewno będzie ten 9 poziom grany, bo ma on 50 golda na smoku oraz 8 poziom. Jedyne, co może tutaj dozbierać, to jest Yorick na drugi poziom. Chyba, że tego Yorika będzie wymieniał właśnie za Nami. Nami na drugim poziomie to jest bardzo mocna postać. Za kogo wymienił? Za Zyrę została wymieniona Nami. Myślę na Master zamiast Yorika. Tego Yorika będzie ciężko to zbierać na drugi poziom, bo z tego co widziałem, to już 2 osoby go mają na drugim poziomie. Nami podrzuciła chyba z 6-7 postaci. Bardzo mocna umiejętność. No i ta Kindred zadaje 5000 obrażeń. No ale nie jest ona tylko jedynym carry. Na razie nie wygląda, jakby to było jakoś super OP. We wcześniejszych fazach faktycznie było, na pierwszym poziomie zadawała po 4-5 tysięcy obrażeń, no to jest bardzo dużo jak na postać na pierwszym poziomie. No ale teraz to już się tak troszkę wyrównało i Brand albo też Malzahar zadają jakieś tam wyższe obrażenia. Może być Lux na drugim poziomie też zagrana. No to by było ciekawe, Lux na drugim poziomie. Mi się już raz udało mieć Lux na drugim poziomie z Nikos Help i nie zadawała jakieś super obrażeń. Top 4 były praktycznie zagwarantowane, ale oprócz tego w sumie nic więcej. Kogba też na silnych itemkach. I zostajemy w sytuacji 1 na 1. Tutaj już można zacząć się pozycjonować. Singed jest na drugim poziomie tutaj zagrane, ale z tego co widzę, to kompozycja Kiana w sumie powinna tutaj łatwo wygrać z nim.
No właśnie głównie przez tą Kindred. No patrzcie, po 650 cały czas bije. On się nie może przebić przez te postacie, które cały czas się tworzą. Nie może przez to wszystko przejść. A Kindred sobie tu po prostu powoli wszystko zabija. I raczej wygra. Chociaż... A zwolnienie atak speedu, no tutaj zabiło go to zwolnienie atak speedu. Może zdążyłaby troszkę odskoczyć ta Kindred i jeszcze coś ugrać, ale nie zdążyła. O proszę, Kindred, znaczy Lux na drugim poziomie. Kindred też już jest prawie na trzecim. No, jest Kindred na trzecim. I teraz użyje prawdopodobnie Nikos Help na Mastera i Mastera wrzuci zamiast Sayona. No i teraz już powinna być raczej łatwa wygrana. No, trzy postacie zostały tutaj zlevelowane. Już wcześniej było blisko, no ale jeżeli wskakuje już Kindred oraz Lux na trzeci poziom. Teraz postacie na trzecim poziomie są tak potężne, przez to, że została zmniejszona ilość dostępnych tych postaci, to wrzucenie postaci na trzeci poziom naprawdę dużo zmienia. No i ta Kindred bije po 1000 z każdego uderzenia, które się zdarza w sumie co 2 sekundy. Patrzcie, raz, dwa... I cały czas ona sobie skacze z miejsca na miejsce, bijąc po około 1000, po 500, zależy od postaci. Nie wiem, czemu wcześniej było 1000, teraz też było 1000, czasami jest 1000, czasami jest 500, nie wiem, od czego to jest zależne. 11 tysięcy obrażeń, no chore obrażenia, fajnie zagrana kompozycja, dwa razy seraf, no ciężko to będzie duplikować i zreplikować w każdej grze, żeby 4 razy łezkę dostać. Wiadomo, to troszkę zależy od szczęścia, ale może jedna łezka oraz jeden seraf oraz jakiś Spear of Sojin też by fajnie działało. No, jak widzicie, Kindred 11 tysięcy obrażeń. Diana też może tyle zadawać. Można sobie poeksperymentować. Widać, że jest dużo rzeczy grywalnych w tym patchu. Tak więc eksperymentujcie. Dajcie mi znać, jak wam idzie. Zalajkujcie to wideo, zasubskrybujcie mój kanał. Ja się z wami żegnam i do usłyszenia.